Witajcie. Od czasu do czasu zbieram sobie takie cynkowe baterie. Mniejsze, większe. I przy okazji zdejmuję z nich cynk. Oczywiście nie robię tego zarobkowo. Tylko do tego, żeby sobie zobaczyć, ile odleję sztabek cynkowych, które postanowiłem w tamtym roku kolekcjonować. Więc przerobiłem przez jakiś czas od jesieni kilkaset takich bateryjek. No i co? Jedziemy na działkę z blaszkami i robimy przetop. No to czas na przeróbkę tego zapasu cynku. Przetopimy go w takiej beczce na działce za pomocą garnka, który znalazłem na śmietniku po prostu. Będzie służył jako tygiel. Przesypujemy cynk, odpalamy bekę i powoli wypalamy. Oddzielamy cały syf. Po oddzieleniu przetapiamy.
No i takim sposobem odlałem 3,5 sztaby z odpadu z cynku, który był w bateriach. Pojadę na warsztat, zważę sobie tak i dorzucę moje sztaby do mojej kolekcji. Dotarliśmy na warsztat, szybko sobie zważymy i odkładamy na półeczkę. Kilogram 675 grama. Maleńka kolekcja sztabek. Pierwszy to jest pierwsze sztabki od lewej. Ołów akumulator. 2,5 i 4 to jest cynk z baterii. I trzy ostatnie to jest ołów stop drukarski. No to co? Dzięki za oglądanie filmu. Pozdrawiam Was i do następnych historii odlewniczych. Cześć!